Siema! Z tej strony Dominik. Witam was na odcinku, na którym prezentuję wasze modyfikacje. Jak na poprzednim odcinku modyfikacji od widzów mówiłem, wspominałem, każdy może podesłać swoją modyfikację, swoją edycję do mnie, ja mogę mu przy tym pomóc i ewentualnie zaprezentować modyfikacje, jak i autora kanał. Dzisiejszym modem jest Esiok, sam, składak, ulep, jak to tam nazywa. Wiadomo, Esiok to jest pojazd malutki, oparty na silniku Andori. Mówią na to ulep, jak kiedyś robili w PGR-ach, w SKR-ach. Zakupili 60, ba, popsuł się silnik, wsadzili silnik od 40, ba, z tyłu coś się popsuło, no to wstawili od 55 i tak powstała ulepowata 60, że miała części 40 i 55, a nieraz nawet i od Parkinsa. Taki właśnie też jest Esiok. Kto wie, to wie. Mam nadzieję, że modyfikacja się spodoba. Jest kilka autorów, między innymi też ja do nich już doleciałem. Mianowicie przed nagraniem tej prezentacji dostałem modyfikację właśnie Esioka, który waży 60 MB. Udało mi się odchudzić do 20, jak i usunąć wszystkie błędy w logu, a było bardzo, bardzo dużo. Modyfikacja jest w wersji V0.9, ja taką wersję mam. Autorzy planują jeszcze dodać wiele, wiele nowych konfiguracji. Ode mnie pomysłów typu WOM. Zanim napiszecie, że modyfikacja to jest dziadostwo, czy ulep, albo niedopracowane, pamiętajcie, że to jest wersja V0.9 i to dzięki wam może powstać idealny Esiok, dlatego pod tym odcinkiem w komentarzu piszcie swoje zdanie na temat Esioka, na temat tej paczki, bo to jest paczka. Co byście dodali, co byście zmienili, co byście usunęli, co proponujecie. Lecimy do sklepu. Małe ciągniki. Lecimy na sam tył. Esiok jest. Sam S18. I tak jak mówiłem, błędów nie ma. A czy wywali nam teraz błędy od dźwięków, mianowicie dźwięki autorzy mają dodać nowe, jeszcze inne mają nagrać niż te, co są teraz. Więc te błędy, co tu są z dźwięków, warningi, te 4 stereo, to nie ma nic do tego do wersji V1.0. Te dźwięki i tak będą usunięte, będą nowe. Na moim kanale możecie znaleźć poradniki, jak właśnie uczę, takie dźwięki dodać, animacje, dynamiczną kamerę, panel IC i inne rzeczy, więc jeżeli ktoś nawet robi swój konwercik ulepowaty, czy jakąś edycję i ma taki błąd z dźwiękami, czy inny problem, to zapraszam na mój kanał na poradniki. Jest 16 poradników i na pewno ta liczba będzie cały czas wzrastała. To tak właśnie on wygląda w sklepie. I cały czas przypominam, jest to wersja V0.9, to nie jest pełna wersja. Mamy kolorystykę, obręcze. To możemy sobie zmieniać kolor obręcz. Widzimy. Możemy wybierać kolory, właśnie mówiłem już osobie, która do mnie pisała, autor jeden z tam kilku, żeby podpisali kolory, które do którego, bo to niestety nie wygląda, no i wiadomo, teraz nie wiadomo, jaki to jest kolor. To jest kolor masek, to są błotniki, widzimy. Kolor podstawowy to jest rama. Kabina to i silnik. No i silnik, weźmiemy sobie, o, coś takiego zrobimy na razie. Jeszcze wszystko będzie przerabiane, z tego co słyszałem mają jeszcze zrobić jeden silnik, jeszcze że konfiguracja innych silników. Oczywiście, już teraz wam powiem, ale pokażę wam to później, odpalanie jest na kolbę. Więc jeżeli ktoś chce zobaczyć tę animację ciekawą, zapraszam do oglądania dalszego odcinka. No i oczywiście nie zapomnij udostępnić tego odcinka mojego kanału, polecać innym. Warto, naprawdę warto. Ode mnie nie dostaniesz nigdy modyfikacji, która ci zaśmieci komputer, czy będzie zawieszała grę. Ode mnie zawsze modyfikacje lądują czyste, pełni grywalne, z ciekawymi animacjami. Nie wydaję żadnych modyfikacji, które ważą po 100-200 MB oraz walą litanie błędów w logu i są niegrywalne w ogóle. Także lecimy dalej. Wzór bez niczego, maska. Tak jak mówiłem, to jest kolor maski prawdopodobnie, tak? To jest maska 1, to jest maska 2, coś takiego. Maska 3, maska 4, maska 5, to jest maska od dzika, nawet. Maska, to jest 6. maska już. Coś im te numery się pitoliły. Maska 6, maska 7 to jest kratka, maska 8 to są same lampy. Maska 8, czy 9, już dobra, sam się też jakaś kratka. To jest maska chyba jakiegoś forsznita, czy coś takiego. Taka i coś ten deseń chyba. To jest maska 9. Maska 10 od C325. 40, 30, rusek, wzór. Mianowicie jest, to jest ciekawy wzór. Ciekawy bajer posiada ten Esiok. Może nie przyda wam się na gospodarstwie do ciągania przyczep czy w polu, ale ta jedna rzecz może wam się spodobać akurat.
jest kosa. Kosa, która umożliwia cięcie plonów, wszystkich, jakie tylko można. Później na prezentacji wam to pokażę na innym całkiem save'ie. Tam już jest wszystko przygotowane. Kosa. Konsola ładowacza nie tak. Oczywiście konsola, tak jak już wspominam autorowi, jest do poprawy. Nieraz wchodzi w jakiś dany element, także autor to na pewno poprawi. No i na pewno będzie słuchał waszych opinii, drodzy widzowie. Obciążniki zaczę bez. To mamy obciążnik taki jakby 80, chociaż chyba skalowo jest ciut przymały. Może jakiegoś zatora. Beton i sam zaczep. No to lecimy dalej. Skrzynka, no narzędzia tu. Tak, nie, tablica. No to musimy założyć maskę, założymy odruska. No, ładnie to wygląda. Mhm. To tak, tablica, skrzynka, wydech, płaski, to jest właśnie ten. Coś strasznie identyczny jak driver wydał w swojej paczce, ale nie wiem. Skrzynka bez, o nie, wydech, płaski, okrągły, inny. Tak to wygląda, dodatki bez. Puszki, to w środku w kabinie, mamy puszki od żubra, jakiś karnister. Klucze jakieś tam, wiecie, to jest chyba z moich modyfikacji, zabrane modele. Klucze i karnister. Tak, żebyście nie pisali tu zaraz, że jakieś modele są z moich modyfikacji. Owszem, dałem zgodę na wyciąganie modeli wraz z teksturami i tak dalej. Wszystkie zgody są dalej i nie ręczę tu za nikogo, na przykład skąd wzięli to Ośkę, bo Ośka jest od Ruska i w ogóle. Ja nie będę wnikał w to, więc też proszę nie kłócić się i nie pisać swojego zdania na ten temat. Siedzenie. Siedzenie jest metalowe. Siedzenie samochodowe jedno. Siedzenia samochodowe dwa. Kabina bez kabiny. Daszek 1. Daszek 2. Daszek 3. Daszek 4. Kabina 1. Daszek 5. Daszek 6. Kabina 2. Myślę, że oni powinni w ten sposób, jak ja teraz ponumerowałem, zaznaczać nazwy, porobić danych tych modeli. Kabina albo daszek 1. Też tu ładu ani składu w tym na razie nie ma, no ale tak jak mówię, wersja V0.9 i autorzy cały czas nad tym pracują i pytają się co i jak tam mogę im pomóc. Błotniki bez oraz z błotnikami i tu też jest kolejna moja propozycja, dać tu błotniki jeszcze takie jak w 160, takie jakby półokrągłe albo plastikowe, no ale są metalowe w ten sposób. Też dostałem wiadomość, że pracują nad innymi kołami. Czy wyjdzie? Zobaczymy w wersji finalnej. Światła tyłu, nie lub tak. No i światła nie działały, jak dostałem wersję. A z tą wersją już wszystko ok, działa. Chlapacze przód. To jest na tych błotnikach. No i tam gdzieś dalej będą chlapacze też tył. Panel, to jest ten przy kierownicy, nie lub tak. Taka blaszka. Papierosy bez, na błotniku. Na podłodze. Bez. I chyba w skrzynce też się otwiera. Jak się otworzy skrzynkę na panel IC, to też powinny być papierosy. Naklejki bez albo z naklejkami. Andoria. Akumulator bez albo z. To jest tu w środku. Skalowo jest chyba ciut przymały, mi się wydaje. Chlapacze tył, tak jak wspominałem wcześniej w tym miejscu. No, widzę, że chlapacze to są modele z 60, które wydałem. Te modele są kanciate, to są jeszcze za czasów Marcela, to widać z daleka. Siatka maski, to jeszcze jest do poprawy, bo tu będzie siatka jeszcze od 40, siatka od wszystkich tych masek, tak mi autor jeden podesłał, wiadomość. No i podłoga blacha, guma, blacha. No i kolejna rzecz, która widzimy, nie maluje się drążek. Tu idzie z układu kierowniczego do osi. On powinien malować się tak jak rama. Tu też widzimy jakaś belka, która jest niemalowana, ale pewnie to autorzy poprawią. I myślę, że skrzynka też powinna malowana być jak błotnik, a nie jest w jednym kolorze. Także jak macie swoje zdanie, możecie śmiało pisać to w komentarzu. Autorzy na pewno to przeczytają i coś z tym zrobią. Przechodzimy na kolejny save. No i dobra, jesteśmy na innym save'ie. Jest to typowa polska wieś V4.2 autorstwa by Puma. I też z tego miejsca, zanim przejdę do prezentacji takiej szczegółowej, co one posiadają, jak to wszystko działa, w komentarzu, jeżeli ktoś napisze hashtag Esiok, to przypnę pod tym komentarzem serduszko oraz odpowiem na jego pytanie. Także hashtag Esiok i lecimy dalej. Mamy konfigurację, no, takie konfiguracje, które tam sobie zrobiłem, żeby wam zaprezentować. Pierwsza to jest taka, tak jak mówiłem, w tym miejscu
wkładamy kolbę. No i po włożeniu kolby w tym miejscu klikamy i zaczyna się kręcić kolba i nasz e-shock startuje, cała nasza Andoria. Także widzimy i słyszymy, nasz cały silnik zaczął pracować. Dźwięki, co do dźwięków, tak jak wcześniej wspominam, autorzy jeszcze mają zamiar zmienić, nagrać swoje, lepsze. Także tu nie musicie żadnego zdania pisać, bo wiadomo, to się zmieni. To w ten sposób to wygląda. I teraz kolby możemy w tym miejscu klikając usunąć. Także kolba jest usunięta, a e-shock dalej pracuje, czy tam Andoria, jak zwał, tak zwał. W tym miejscu mamy otwierany jakiś element kabiny. Nie wziąłem kabiny takiej, żeby można było otworzyć, no ale da radę otwierać. My sobie otwieramy właśnie naszą skrzynkę. No i tak jak mówiłem, jest papierosy, są jakieś Nevada. Mi się nie polecam palić, bo to jest samobójstwo i w ogóle strata pieniędzy. No ale jak ludzie robią takie, to to. No to wsiądziemy. Z środka to wygląda w ten sposób. Modyfikacja jeszcze totalnej poprawki, przeróbki. Powiem wam szczerze, że nie wiem co się stało, ale mi przy rusku nie chciała działać kosa. Możliwe, że to jest błąd jakiś, że po ponownym czytaniu save'a nie działa. Sam jestem ciekaw, co to jest i sam do tego jeszcze zajrzę, zobaczę. Także na pewno autorzy nie wydadzą czegoś, co jest niegrywalne, to zapewniam. A teraz po kupieniu nowego ciągnika wszystko nie działa, to sami zobaczcie. Jeżdżam i mogę wcinać, co tam sobie zechcę. Czy to jest zboże, to jest trawa, czy to są inne uprawy. Także... także nie wiem, jakiś był malutki problem, ale jak wspominam, cały czas jest to wersja V0.9 i ona na pewno jeszcze będzie miała wiele poprawek oraz dzięki wam może stać się to najlepszy e-shock do farminga. Najlepszy znakiem zapytania, bo jeszcze nie jest w wersji pełnej, dopracowanej. Maskę na podejście też można otwierać. Jak i zamykać. W tym miejscu mamy X. No właśnie, czy maglownice wszystko prawidłowo działa? No, bez jaj, serio? Ta zwrotnica... ludzie, wy naprawdę? Wy przerabiacie Ośka od Ruska Marcela z czasów jedenastki cały czas z tym problemem? Z tą zwrotnicą źle ustawioną w pionie? Ja ten błąd poprawiłem w Rusku w 15-5 lat temu. Wyskalowałem na nowo całą zwrotnicę, żeby to w miarę wyglądało, a wy dalej katujecie te mody, które mają te lekkie błędy. To jest w pełni grywalne, no, a czy w pełni, nie sypię błędów jak jest animacja, no ale sami zobaczcie jak to wygląda. To jest ewidentnie do poprawy, bo ponownego skalowania całej zwrotnicy. To jak to jest źle ustawione, to i to na górze też to jest ustawione całość. No jestem w szoku, że dalej katujecie te mody bez żadnych poprawek. Macie dobry przykład, że jak ja robię modyfikacje, to wszystko walam do AC3D, przewalam całe modele i na nowo to wszystko animuję i programuję. Tak, żeby modyfikacje były dopracowane fest, mimo że są na fototeksturach. Widzimy to, autorzy się nie postarali, no i maglownica jest pitolona całą zwrotnicą. Jeszcze zwróciłem na to uwagi, że drążek przy kręcy się też nie rusza. To też jest do poprawy. Też pewnie autorzy to zauważą i na pewno poprawią. Także roboty jeszcze mają trochę. No ale, żeby nie było gadania, że oczernie. Modyfikacja jak na pierwsze podrygi w farmingu, bo chłopaki dopiero co powstają, uczą się na błędach swoich, ja im pomagam jak i inni, to jest, myślę, że spoko efekt. Jeszcze wiele do poprawy i na pewno wiele im pomysłów podsuniecie, jak i pomożecie. Ale jak na e-shocki inne, które już miałem okazję widzieć, jak i ktoś im podsyłał do pomocy, które ważyły jeszcze więcej oraz miały jeszcze gorsze syfy, to ten e-shock jest chyba najlepszy moim zdaniem. Zobaczymy, poczekamy, wersja V1.0 wyjdzie. Wtedy będziemy mogli ocenić efekt końcowy. Na ten odcinek to będzie wszystko. Jestem trochę w szoku, nie zauważyłem tego błędu z teraz, z tą maglownicą i nie będę go usuwał z odcinka. Chcę też pokazać, że ja nie jestem tylko osobą, która wszystko na tip-top pokazuje, robi. Wiadomo, wpadki się zdarzają, jak i usterki, problemy techniczne, no ale naprawiajmy błędy po sobie i nie wydawajmy
takiego syfu. Także hashtag esiok. Ja przypnę serduszko, odpowiem na twoje pytanie. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Siema!